Q&A, dosyć nietypowe, ponieważ pytania zadane przez moich znajomych, nie przez Was. No ale może będą ciekawe. Po co nagrywasz na YouTubie? I czy coś z tego masz? To już było też na innym moim kanale. Dlaczego? Bo lubię. To jest moje hobby. Zdobyć materiały, nakręcić na tematy, które mnie interesują, poświęcić troszkę tego czasu. Lubię zatrzymać się i pomówić do kamery, choćby tego miało jedna, dwie osoby obejrzeć, to sprawia mi to przyjemność. A im więcej osób ogląda, tym lepiej. A czy coś z tego mam? To pytanie było, czy mam finansowo. No, przeliczyłem sobie, ile godzina pracy by mi dała zysku. Wyszło chyba 5 groszy, więc jeśli chodzi o finanse, to nic, ale mam Wasze zainteresowanie. Więc to jest to. Więc dlaczego to kręcę i czy coś z tego mam? Dlaczego taka tematyka? Dlatego, że mnie to interesuje. Odżywianie, dietetyka, ćwiczenia, rozwój osobisty. Mnie to interesuje, dlatego też mam inne kanały. Nie tylko o tym. Na przykład Ciekawski jak Polak o psach, kotach, zwierzętach, roślinach. Zapraszam tam. Projekt Ciekawość. To jest bardziej techniczny, kosmos, ziemia, jak coś działa, dlaczego tak działa, oraz historyczny. Wszystkie linki są w opisie. No, historia też mnie interesuje. Dlatego mamy te materiały, mamy te kanały i dlatego sprawia mi to przyjemność, bo mówię o tym, o czym lubię. Kiedy zaczniesz pisać scenariusze do filmików? Zawsze piszę. Może tego nie widać, ale to jest wszystko wina moja, ponieważ mówię, jak mówię. Dlatego się często plątam, ale każdy filmik ma właściwie rozpisane, co mam mówić. Niestety nie zawsze się do tego stosuję, albo mówię dwa razy to samo, ale pamiętajmy, że nie jestem profesjonalistą, więc chyba mi wolno. Czy byłem kiedykolwiek rozpoznany przez widza? Oprócz znajomych nie. Te pytania też się pokrywają w części z tymi pytaniami z Q&A na Ciekawski jak Polak, ale kilka się pokrywa. Przez osobę nieznaną mi nigdy w pracy, wśród znajomych, kilka osób trafiło na ten kanał przypadkiem, myślę, że przypadkiem, i po prostu spytało, czy ja to ja, no ale to widać, uroda radiowa. Głos też jaki jest, taki jest. Głos znowu też nie radiowy, niestety. Ale po prostu tak, nikt mnie nigdy nie zaczepił na ulicy, za małe zasięgi, zbyt mało oglądających. Jeśli mnie zauważysz, no to podejdź, na pewno nie gryzę raczej, ale tak to nie. Nikt mnie nigdy nie rozpoznał, raczej chyba nas jest za mało. Kolejne pytanie, czy jestem na diecie, czy jaka to jest dieta? Na takiej stricte diecie, jak dieta DASH śródziemnomorska, to nie. Raczej jest to takie wolne jedzenie, wolne pod znaczeniem, że ja to wybieram, co jem. Stosuję takie zasady mniej więcej zdrowego odżywiania. No i jak na razie się sprawdza. Ile ważysz? 92,5 kg. Dużo. Bardzo dużo. Przy 1,80 m to jest chyba to. No ale nie, brzucha nie ma, więc nie jest źle. Kiedy zacznę kręcić, jak gotuję? Nakręciłem jeden taki marny materiał, jak robię koziołki z serem. To jest pytanie od znajomej. Zapowiadałem jej, że będzie cała seria o gotowaniu. Nie wiem. Lepsza kamera, lepsze oświetlenie i trzeba sprzątać kuchnię. To są te największe powody, dlaczego nie gotuję. Raczej dlaczego nie kręcę, jak gotuję, no bo gotować gotuję. Ale muszę się kiedyś wziąć za siebie i zacząć to kręcić, bo mam naprawdę sporo fajnych pomysłów na to, co by można nakręcić, jakie potrawy. Mam parę. Chyba 40 potraw takich ciekawych, stosunkowo łatwych, mało znanych, które na pewno by Was zainteresowały. Tylko że trzeba to jakoś przekazać i pokazać to. Największym powodem to chyba ta kuchnia moja, która jest jaka jest. No i trzeba sprzątać. No ale pójdźmy dalej.
czy myślę, że czy osiągnąłem sukces na YouTubie? Dla mnie tak. Oczywiście 1000, 1500 subskrypcji to dla wielu to jest śmiech, ale jesteście. Materiały się oglądają słabo, bo słabo większość materiałów to jest 20-30 obejrzeń, no ale jednak kilka osób tam musiało wejść, spojrzeć i mam nadzieję, że coś się im spodobało i coś z tego wynieśli. Może ich zainteresuje to, co mnie, czyli to odżywianie, czy też koty, psy, historia, jak coś działa, dlaczego śnieg skrzypi. Wiecie, dlaczego śnieg skrzypi? No to spójrzcie na inny mój kanał, tam niedługo się pojawi materiał, dlaczego śnieg skrzypi. Albo na przykład, dlaczego moja ulubiona rasa psów, czyli owczarek niemiecki, nie jest dla wszystkich dobrym wyborem. Więc zapraszam. Czy się jakoś reklamuję? Nie. Szkoda mi na to pieniędzy, czasu. Na końcu każdego materiału proszę oglądających, żeby jeśli mogą opublikowali, pokazali, tak żeby więcej osób widziało ten materiał, w ogóle ten kanał. Jeśli chcesz, to to zrób. No i może będzie nas więcej. Jaki materiał był najcięższy w nakręceniu? Seks dobry na wszystko. Bo nakręcić na ten temat to by miała być seria cała, no ale facet stojący i mówiący o tym, no to nie jest zbyt interesujące. Chociaż sam temat jest naprawdę interesujący i naprawdę można by kilka materiałów wiążących to zdrowie i seks nakręcić, ale to tutaj by musiała stać jakaś młoda, ładna dziewczyna, albo przynajmniej obok, a chętnych nie ma. To znaczy młode, ładne dziewczyny są, tylko nie ma chętnych, żeby tu stanęła. To by na pewno można było, większy był odbiór, no ale to przełamanie się na ten temat mówić. Dlaczego tylko jeden filmik się ogląda? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jak stosować siemię lniane? Ponad 100 tysięcy obejrzeń. Połowa w ogóle wyświetleń z mojego kanału. Akurat ten się jeden ogląda, inne się nie oglądają, chociaż jest wiele równie, a nawet bardziej ciekawych, którym poświęciłem dużo więcej czasu i energii i są naprawdę lepszymi materiałami, no ale nie wiem, algorytm, wasze zainteresowanie, może jednak ten jest ciekawy, a inne nie są. Kiedy zmienisz zegarek? Jak będzie mnie stać na taki, jaki mi się podoba? Ile zarobiłeś na YouTubie? Nie stać mnie na jedną 30 tego zegarka, który bym chciał i to nie jest jakiś super... To, co zarobiłem na YouTubie, nie pokrywa nawet 1/30 tego zegarka, który bym chciał, a nie jest to zegarek jakiś drogi. Czyli możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, jak niewiele zarobiłem na YouTubie. Co robię poza YouTubem? No to akurat to koleżanka z pracy zadała to pytanie. O poza pracą, rodziną, YouTubem, bieganie, siłownia, książki, film, fotografia. Muszę sobie, jestem zakochany w robieniu zdjęć, nie mam dobrego aparatu, nie mam umiejętności, ale to jest, chciałbym mieć na to czas i to robić. Kiedy napiszę książkę? Kiedyś powiedziałem, że piszę książkę, a właściwie trzy znajomym i takie pytanie, kiedy będę miał czas? Ale się pisze. 2 lata, ale się pisze. No i to by było na tyle. Chcecie więcej takich materiałów? Chcecie wy zadać pytanie? No to śmiało. Jestem otwarty na propozycje. Jeśli będą fajne, to nakręcę jeszcze raz takie coś. Coś mi się blokuje. No to do usłyszenia.